Werble, kotły, wagnerowska opera. Witam, tutaj Kaja Klimek, czyli Kajutex, a to są 3 minuty, w których jak co tydzień o komiksie albo książce. Dzisiaj hit na czasie, bo zdradzę Wam. To jest osłona na mój telefon, którą zawsze ściągam i wieszam sobie tutaj, kiedy nagrywam nasze 3 minutki, więc to jest tutaj taki gadżet użyteczny. Związek oczywiście z postacią Batmana gigantyczny. Jesteśmy w momencie, tydzień po premierze Snyder Cut, czyli Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera. I stwierdziłam, że może warto w tym momencie pogadać chwilę o jakimś komiksie, który nawiązuje do tego filmu, który też pochodzi z DC Comics i DC Universe, a niedawno nakładem wydawnictwa Egmont ukazał się wspaniały, absolutnie legendarny, imponujący, jeszcze pachnący nowością, piękny, mądry, pogłębiony, jakoś w ogóle opowiadający o rzadkim temacie, jakim jest starość superbohaterów, bo tego mamy zawsze bardzo mało jednak w komiksach. No gdzieś u Franka Millera, jasna sprawa, ale jednak Kingdom Come, czyli Przyjdź Królestwo, Marka Wade'a i Alexa Rossa, tłumaczenie Maciej Drewnowski i Tomasz Sidorkiewicz. Wydanie oczywiście piękne, obwoluta już nadgryziona przez mojego kmicica, który jest wielkim fanem obwolut komiksowych i lubi sobie je po prostu pogryźć. To jest jego pieczątka jakości. No a opowieść oczywiście o kryzysie bohaterstwa, o kryzysie superbohaterstwa, dedykowana Christopherowi Reeve'owi, czyli człowiekowi, który pokazał nam, że człowiek może latać. Tak jest zresztą napisane na pierwszej stronie tego komiksu. Kryzys polega na tym, że superbohaterów jest bardzo wielu, ale rozcieńczyło się superbohaterstwo w świecie, w którym funkcjonujemy i konieczny jest powrót starej gwardii. Stara gwardia to oczywiście bohaterzy, których doskonale znacie, którzy też pojawiają się w filmie Zacka Snydera i też są w lekkim kryzysie. Fabułę pewnie znacie, część z Was pewnie ten film już widziała. To dzieje się oczywiście później, mamy tutaj różnego rodzaju sytuacje. Ten komiks czytałam wiele lat temu, teraz go sobie odświeżam. Jestem jak zawsze pod gigantycznym wrażeniem też warstwy wizualnej, bo przepiękne są te kadry. One mają taki charakter, że ja chętnie zobaczyłabym taką wizję świata superbohaterów DC Comics, czyli dla odmiany coś w kolorze. Bo jednak świat Zacka Snydera jeszcze teraz ma być pokazany w czerni i bieli. On jednak jest bardzo mroczny. Tutaj mrok jak najbardziej jest w opowiadaniu historii, w niesnaskach, w konfliktach. Jest też oczywiście radzenie sobie z przemijaniem jednak siwe skronia tutaj Supermana czy egzoszkielet Batmana. To są rzeczy, które bardzo mocno działają też wizualnie. No i do tego oczywiście wymiar polityczny i społeczny funkcjonowania superbohaterów. To są jednak te klasyczne rzeczy, w których toczy się dyskusja na temat tego, na czym właściwie polega superbohaterstwo i czy należałoby je jakoś kontrolować, a jeśli tak, to jak. No i też wewnętrzne konflikty, wątki znane, opowiadane również w świecie Marvela. Przecież znacie tę historię, jeśli interesujecie się superbohaterami. Ja serdecznie polecam, bo to jest jednak naprawdę coś niesamowitego. Przyjdź Królestwo, wydane w Egmoncie. Ja wracam do lektury i muszę gdzieś położyć ten komiks tak, żeby już tylko tutaj było gryzione, tylko tu troszeczkę, a nie żeby całe było pogryzione, bo to jednak piękna rzecz, żeby przetrwała kocie ząbki, no nie? Wow, 4 minuty, no ale to ważne rzeczy. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o Snyder Cutcie. O! Tak się podobno zachęca odbiorców na YouTubie do tego, żeby wracali i tworzyli społeczność i wspólnotę. Będzie mi miło, na pewno odpowiem, zawsze odpowiadam. Także dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku. To były oczywiście 3 minuty. A ja nazywam się Kaja. Cześć, pa!